ukaże nas. Pielgrzymie, jak tam Nowy Paryż? Mam tam kuzyna. Widziałeś Rudzielca z Irokezem? Ten gnój ukradł mi ostatnią butelkę wody. Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. Kochani, mam dla was taką pewną informację. To jest dla mnie śmieszne w sumie. Może to jest błąd na premierę, mam taką nadzieję. Okazało się, że poprzedni odcinek, który nagrywałem, dostał copyright claima. Tak, dostał copyright claima z tego powodu, że jest tu właśnie jakaś muzyka w mieście. I już jest to problematyczne dla YouTube'a. Tak więc, no niestety, możliwe, że będą tam występować jakieś reklamy. Mam nadzieję, że on to nie będzie przeszkadzać, no ale trudno. Ja nie będę z tego rezygnował. Ale kontynuujmy sobie rozgryweczkę. Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, Pielgrzym. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, Pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Teraz wydał mi się podejrzany. Zapytajmy, czy ma jakiś powód. Chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane. Oho. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. Może źle ją przechowywałeś. Jesteś pewny? Jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię. Mój dostawca Marco ma wodę pierwsza klasa. Może to zemsta? W takim razie, może to zemsta. Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią, nigdy nie miałem wrogów. Czekaj. Kurwa. Chyba, że... Marco, sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia, zresztą nieważne. Słuchaj, drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Oj, Julianie, nieładnie tak tutaj kłamać. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze dalej mamy. Handluj. Rzemieślnik. Rzemieślnicy umożliwiają kupowanie i ulepszanie schematów. Ulepszanie schematów sprawia, że tworzenie na ich podstawie przedmiotów są potężniejsze. Aby ulepszyć schemat, przynieś wymagane przedmioty do rzemieślnika i wymienię na ulepszenie schematu. Przedmioty wykorzystywane do ulepszeń schematów można zdobyć po pokonaniu specjalnych zarażonych, zwanych wybrykami, których łatwiej znaleźć nocą. Są oni oznaczeni na mapie ikoną. No luz bluz, tylko powiem wam szczerze, że w sumie. Ile ty masz tu rzeczy? Tu możemy w ogóle chyba w tej chwili kupić nawet te dane receptury. Pożoga. Nakłada efekt ognia na jednego wroga przed tobą, która może powoli przenieść się na innych. Też fajne. Toksynki. Doładowanie. Dociąża broń, zwiększają zadawane nią obrażenia. A tutaj co? To jest to samo? To jest to samo. A, są różne części broni, o kurde. O kurka wódka, ile tutaj jest tego? No to faktycznie, części do wytwarzania, co to jest? To są chyba moje części do wytwarzania. Czy mogę apteczkę sobie ulepszyć? Aha, kochani, do tego są te trofea. No to już wszystko wiadomo. Dobra,
Gra nam tego nie wyjaśniła wcześniej, ale już wiemy mniej więcej, z czym to się je. Handlarze umożliwiają kupowanie nowych broni, części do wytwarzania innych przedmiotów. Możesz im także sprzedać wartościowe i zbędne przedmioty. Oferują najpotężniejszą broń, więc pamiętaj o ich regularnym odwiedzaniu, by zwiększyć swoją siłę w walce. Handlarze możesz znaleźć we wszystkich głównych siedzibach, a także na terenie przydzielonych obiektów i osad. W ogóle powiem wam szczerze, że w sumie, kurczę, skończyłem nagrywać koło 6 godziny nad ranem. I jeszcze sobie umodziłem, że będziemy w sumie piątek, sobotę, niedziela wrzucać po 4 odcinki, więc roboty mam aż nadto. A jeszcze teraz stałem koło 11 godziny i w ogóle jestem po prostu ledwo ciepły. Czym są przedmioty wartościowe? Przepraszam bardzo. Pokażcie mi, czym są przedmioty wartościowe. Dobra. Instrukcja obsługi ze Starego Świata. Śmierć większości ludzi pociągnęła ze sobą tak, żeby marcie wiedzę o sposobie funkcjonowania niektórych urządzeń oraz metodach produkcji. Cenne instrukcje zawarte w tych podręcznikach są kluczem do wytwarzania przy życiu technologii sprzed wybuchu pandemii. Pandemii. Jak zwał, tak zwał. Dobra, to są jakieś środki. Czyli to są te pierdółki różne, prawda? Typu mąka, mydło, bransolety, ryż. O Jezu, ile tego jest? Antybiotyki, narzędzia. Tylko pytanie, czym są przedmioty wartościowe? No to możemy poprosić o pomoc. A nie, nie chciałem tego, kurde. W ten sposób. Czy my to możemy w tej chwili naprawić? To jest też pytanie za milion punktów. To w ogóle możemy sobie sprzedać. Nam potrzebne raczej nie będzie. Babiki Gulden. Aha. Nie wiem, ja bym to sprzedał w cholerę. W sumie kupić i tak chyba nic nie możemy takiego ciekawego, prawda? 20 obrażeń, 20... 18 wojskowe apteczki. No chyba, że jakieś budki może. Redukcja obrażeń, koszt wytrzymałości, parkour minus 26%. To też jest spoko. Minus 1,5. O, no to ciekawe są naprawdę te przedmioty. O, ale tak w sumie tutaj już bez rewelacji. Jeżeli coś, co tak naprawdę moglibyśmy kupić, to tylko i wyłącznie te wygodne trampki. Dobra, sprzedajmy te przedmioty wartościowe, zobaczymy, co on sprzedał. Co ty sprzedałeś? Sprzedałeś, widzę, że wszystko. Wszystko z góry, czyli narzędzia i tak dalej. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, czy nam to będzie potrzebne. Mam nadzieję, że nie. Więc kupmy sobie może te budki. Myślę, że nam się przydadzą. I możemy sobie w sumie jeszcze t-shirta kupić. A co mi tam? Zawsze troszeczkę więcej wytrzymałości na parkurze. O Jezu, jak nasz Aiden dziwnie wygląda teraz. Komedia. Dobra, czy ja cię mogę w tej chwili naprawić? Chyba nie. Modyfikuj. Aha, czyli tu są... O kurde, ile tego tutaj jest? Ile tego to jest? Dobra, dzienniki, ekwipunek. Dobra, nic tu więcej potrzebnego nie ma. Są tu jeszcze jakieś zadania? Chyba nie. Ale kochani, z racji tego, że... Jesteś pielgrzymem, tak? Zgadza się. Za to też wieszacie? Chciałem tylko powiedzieć, że ja ci kibicowałem. Aha. To dzięki, że mi pomogłeś. Co? Wcale się nie... A, rozumiem. Sarkazm. Słuchaj, nie tak łatwo się sprzeciwić tłumowi. Jasne. Wiem, że ludzie się czasem was boją, ale... Kurwa. Przeżyłeś za murami. Wow. To musiało być coś. Zauważcie, że w sumie nastawienie osób w stosunku do jedynki jest zupełnie już w tej chwili inne. Już w ogóle nawet nie ma porównania. Ludzie się przyzwyczaili do tego wszystkiego. Jakoś sobie tam żyją, no spokojnie, bez zbędnych problemów. Karol mówił wczoraj coś o... Barney mówił, że jeśli stracimy wodę... Hej, wisielec!
Jak tam szyja? Bardzo zabawne. Bardzo zabawne. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym to był ja, chciałbym, żeby mnie kropnęli. Wolałbyś mieć niewinnych ludzi na sumieniu? Wolałbym, żebyście nie wieszali niewinnych. Ale się wykaraskałeś, nie, pielgrzymie? Nikogo nie zabiłeś i jesteś wolny. I gitara. Kim jest Barney? Kim jest Barney? Wszyscy tu znają Barneya. Ja nie. Powiedz. Lepiej nie zaprzątaj sobie nim głowy. Nie lubi wścibskich ludzi. Może się wkurzyć, jeśli się dowie. A nie chcesz mieć z nim na pięku. Teraz to musisz mi powiedzieć. Okej. To młodszy brat Sophie. Mówią, że to wariat, ale jest filarem bazaru. Especy się go boją i słusznie. Barney się nie pierdoli. Kolejne informacje, które zyskujemy. Barney. Dobra. To już wszystko. Czy to już wszystko? Chyba tak. O, z tobą się mogę. Kojarzę cię. Tak, prawie mnie powiesiliście. No i co? Przecież tu stoisz. Słucham? Słuchaj, nie mieliśmy wyboru. Myśleliśmy, że się przemienisz, a to skończyłoby się rzezią. Jakoś byście sobie poradzili, czy macie rację? Bądźmy chamscy. Tłum ludzi i jeden zarażony. Mieliście przewagę. Ha! Widzę, że masz już marker. Pobądź tu trochę, to zrozumiesz. Prawa mamy surowe, ale to pozwala nam przetrwać. Jasne. Nie jak słońce. Dobra. Pielgrzym, posłuchaj mojej rady. Opuść to miasto, zanim utkniesz w nim na dobre. Dobra, mieliśmy chyba wyjść na dach. Ale. Z tego, co wam wcześniej mówiłem, gramy tylko i wyłącznie w nocy. Nagranie. O, weź to. Dziennik Karla II. Dobra, idziemy spać w nocy, ponieważ będziemy mogli przeszukiwać jakieś inne opuszczone miejscóweczki, co myślę, że będzie spoko. Rozpoczęła się noc, twoja odporność spadnie. Jeszcze tu jesteś. O, jeszcze jestem. Dobra, mieliśmy wyjść. Jak obiecasz, że Karen nie wyciągnie albumu rodzinnego. Czy z tobą możemy porozmawiać? Coś? Nic? Zero? Nul? Obytaniarka! Czy to jest wyjście na dwór? Karnak tutaj, to jego cyrk. Teraz dopiero czuję, jaki jestem zmęczony. To się zrzepi. Nie potrafię tak na zawołanie. Luz Blues. O, z tobą mieliśmy pogadać chyba, prawda? Wygląda na to, że więcej wody w tym tygodniu nie będzie. Chyba, że matka na to no. Zlituje się i ześle nam deszcz. No, miałem chyba z tobą gadać. Czekajcie. Czy tu są jakieś zadanka? Dziennik. O, zadanie obiekty na zdrowie. To nie to. Przebłysk gniuszu. Włącz urządzenie Carlosa. Gdzie to jest? To jest gdzieś tutaj. To jest kilometr stąd? Nie. Ej, co tu jest grane? Gdzie mam włączyć to urządzenie Carlosa? Przepraszam bardzo. Co tu się odwala, gro? O, to jest to. To śledzić, przepraszam bardzo. To jest 17 metrów tutaj jest. Dobra, mamy. Urządzonko Carlosa, włącz to. Coś tu było nie tak. Ktoś rzucił szczura do ognia, czy co? To dlatego tak śmierdzi. Jak myślisz? Kiedy się... Wszystko gra? Nie. Usmażyła się. Koza się spajczyła. Ale ze mnie idiota. Co się stało? Musiałem przesadzić z napięciem. Widzisz? Jest do niczego.
Przepraszam. Nie wiem, jak mogłem się tak pomylić. Mówiłem, że to strata czasu. Skąd? Wręcz przeciwnie. To bardzo, bardzo... ma duszy ogromny... Chcesz powiedzieć, że ma potencjał? Potencjał! Tak! To może być całkiem skuteczna broń. Broń? To jest gotowy wynalazek. Gdyby połączyć go z bronią, może zwiększyć szanse w walce z przemienionymi. A dzielna koza oddała życie na ołtarzu nauki. Będzie kolacja dla wszystkich, a ty dostajesz... biorę cię na... przyjmuję na... No. Rzemieślnika? Naprawdę? Kurczę, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pomówimy później. Chodź, Vincenzo. Nie wiem, jak ci dziękować. Masz, weź to. Jeśli będzie za słabo kopać, wpadnij do mojego warsztatu. Jasne, dzięki, tylko uważaj na siebie, dobra? Jasne, przyjacielu. Biedna koza. Modyfikacje broni. Aby zainstalować modyfikację broni, potrzebujesz odpowiedniego schematu, wymaganych części do wytwarzania i własnej broni. Sprawdź liczbę miejsc na modyfikację broni na ikonie broni. Najlepsze bronie mają trzy miejsca. Rękojeść, część środkową i zakończenie. Różne modyfikacje są przeznaczone do różnych miejsc. Teraz wciśnij I, aby przejść do ekwipunku i wybierz odpowiednią broń i wciśnij C, aby ją zmodyfikować. No dobra. Spróbujmy. Modification. Iskra. Czy mamy... mamy takie rzeczy? Mamy w sumie przewody, części elektryczne i złom. I naprawiono broń od razu, fajnie. Część środkowa i rękojeść nic niestety nie ma. Ale mamy iskrę. Mamy iskierkę. Dobra. Ukończono zadanko. Tylko tak, co tu jeszcze jest? Tu chyba była ta tablica z osobami zaginionymi, z tego co pamiętam, prawda? Prawda. Jutro będę wykańczać trupy. Ktoś musi załatwić gryzoni, które szwędają się po bazarze pod grochu. Dobra, co tutaj jest? Patrzysz na listę trupów? Podobno zaginęli. Jedno i to samo. I tak nikogo nie znajdują. To po co ta tablica? Minęło 15 lat. Wtedy zginęło wiele osób. Mój sąsiad stracił dwójkę dzieci. Ale życie toczy się dalej, tylko nikt nie ma odwagi zdjąć stąd tych zdjęć. Ale to beznadziejna sprawa. Bez nocnych biegaczy poszukiwania nie mają sensu. Zapytają z nocnych biegaczy. Nocni biegacze, opowiedz mi o nich. Co tu można powiedzieć? Prawie wszyscy nie żyją. Kiedy jeszcze działali, byli jedynymi, którzy nie bali się wychodzić po zmroku. Ratowali tych, którzy nie zdążyli się schronić. Z całej grupy przeżyła tylko garstka. W tym Frank, ich dawny dowódca. Kiedyś był wspaniałym człowiekiem. Teraz tylko zapija się do nieprzytomności w swojej melinie w Central Loop. Ciężko powiedzieć, jak długo jeszcze pociągnie. Kiedy to się stało? Kiedy to wszystko się stało? Dawno temu. Patrząc po tobie, sam jeszcze byłeś dzieckiem. Pewnego razu trafiłem na dwoje z nich. Dwie dziewczynki. Miały po 5 czy 6 lat. Wyglądały, jakby nic nie jadły od miesiąca. Jak miały na imię? Nie pamiętam. Rzuciłem im trochę czerstwego chleba i poszedłem. Potrzęsły się, jakby miały się przemienić. Czerwone oczy, napuchnięte żyły. Nie wiem, co im tam podawali ci psychole z Gierę. Zapytaj o Mię. Słyszałeś o dzieciach, które brały udział w testach Gierę? A kto nie brał w nich udziału? Młodzi, starzy, niewidomi, głusi.
Każdy chciał wynalezienia szczepionki. Niektórzy dla pieniędzy. Inni chcieli oszukać los i się nie zarazić. Taki był pakt Villedor z diabłem. Zostało zamknięte z zarazą, ale dostało szansę na bycie miejscem, które da światu lekarstwo. No, ale to wirus wygrał. Badania w końcu przerwano. A dzieci? Oficjalnie nikt nie prowadził na nich testów. Prawa człowieka i inne gówno. A nieoficjalnie? A nieoficjalnie? Podobno niektóre dzieci zabrano z miasta. Reszta z nich po prostu rozpierzchła się po mieście, porzucona. Jeśli zarażeni ich nie dorwali, to wyręczył ich głód lub ciemności. Gdzie są teraz? Gdzie są teraz te dzieci? Po tylu latach większość pewnie nie żyje. Jeśli któryś z nich miało fart i nadal dycha, prawdopodobnie jest gdzieś w Central Loop. Tam jest więcej stróżów prawa. Łatwiej przeżyć. Ktoś musi wiedzieć więcej. Dlaczego? Przeszłość to przeszłość. Nie ma sensu jej rozgrzebywać. Każdy ma własne problemy. Tu i teraz, pielgrzymie. Każdy walczy o swoje przetrwanie. Ciężki temat. Naprawdę ciężki temat. Dobra, ale czekajcie, bo ja coś chciałem chyba porozmawiać z kimś w bazarze. Zobaczmy na szybko, czy mamy wszystkich oblukanych. Jesteś twardsza niż większość facetów, jakich znam. Popelus. Dzięki. To naprawdę miłe. Tutaj wszyscy. Z wami nie rozmawiałem. Ale nie mogę z wami gadać, no trudno. Chyba, że gdzieś są poukrywani ludzie. Tak też może być. Aha. Czekaj, to jest ten rzemieślnik? Dobrze mi się wydaje. Dobra, nieważne, idziemy dalej na questy. Zobaczmy, co my mamy za zadanka. Mamy zadanko z wodą, prawda? No dobra. To zróbmy sobie w sumie to zadanko. Przejdziemy sobie do innej strefy. Przejdźmy sobie do innej strefy. Dobra, tędy się wychodzi. I jesteśmy z dala. Rozumiem, że tu mamy czas. Tu mamy czas, który nam... O, tam jest Screamer. Dobra, bo ja muszę ogarnąć mniej więcej, jak to wszystko działa. Zaraz mi się pościg rozpocznie, jak to dalej pójdzie. O, na szczęście się nie udało. Znaczy, udało się właśnie. Udało się pięknie, ładnie. Dobra. Musimy wbić sobie drugi poziom zwinności, żeby mieć w końcu tą rolkę. Muszę sobie zmienić też w końcu klawiszologię z Q na C. Znaczy z C na kontrol, przepraszam. Porąbało mi się. Potrzebuję lekarza. Dobra, 60 metrów. No idziemy. Lecimy. Tam jest Screamer na dole. Aiden, nie rób mi tego, proszę wejdź. Biegnę. No, nie wrzesz. Dobra, parkour 21, walka plus 200. Ocalenie jest uratowany. Zawdzięczam ci życie. Czy przyjmiesz takie podziękowania? Unikalny medykament, no pewnie. Ale przed chwilą mówiłeś, że czujesz się coraz gorzej. Oj, ciężko. Co to? Czy tu coś jest? Tu chyba nic nie ma. Jest światełko za 120 metrów. Ja tak sobie jeszcze lukam mniej więcej, czy cokolwiek tutaj się da znaleźć, ale chyba nie. Też jest zamek łatwy. Czyli mój standardzik, którym jestem mistrzem. Ja w Skyrimie zamki to na oślep otwierałem. Po prostu to widać.
Serio, tylko po to sobie to otwieraliśmy? Ej, ale tam coś chyba jest. Tam jest coś fioletowego. Tam jest coś fioletowego. Ja wiem, że ryzykuję trochę zdrowiem i życiem. O kurde. Pokonaj. Ale się te wielkie burki zrobiły złe. Matko boska. 3 minuty mamy czasu jeszcze. No nie za wiele. Nie za wiele. Dobra, widzę, że w sumie zaczyna się to robić już takie bardziej intuicyjne, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Zaczyna się to robić naprawdę intuicyjne. Było coś czerwonego? Co to było? Nie mam pojęcia. No i tak, zombiaki z tego co widzę, to naprawdę tylko i wyłącznie na ulicach siedzą. Tam jest kolejny screamer. O, holy moly, no nie. 2 minuty. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. No chłopaki z Techlandu, jeżeli chodzi o parkour, no to się postarali pod tym względem. Dobra, czy ja mogę użyć? Nie mogę tego użyć. Nie wiem jak używać... O, w ten sposób. No. Nic. A nie muszę nawet, dobra. Hans? Hans, jesteś? Zamek łatwy. Coś słyszałem. Oh fuck. Żeby nie było tylko gonitwy. Trochę ich tam jest. Nie wiem, czy zaraz nie umrzemy na pierwszą infekcję. Minuta. No nie. Dobra, padło. Nerwówka mnie już bierze. Kurde. Hans? Udało się. W ostatniej chwili. W ostatniej chwili. Ale się normalnie owaliłem pandolety. Pościg się rozpoczął? Jak się pościg rozpoczął? Nie ma mnie tu. To ufałki, prawda? Prawda. Dobra, screamer, kuc tam pokrzycz. Widzę, że ich naprawdę jest tu sporo. O fuck. Tu nic nie ma. Hansik, gdzie jesteś? O, co do diabła? Stój, nie pij tej wody! Wody? Jakiej wody? Idiota znów zabrał mnie tę butelkę. Zapomniałby łba, gdyby nie był przyrośnięty. Jak to zabrał nie tę butelkę? Jak idzie polować, zawsze bierze ze sobą trochę samogonu. Ale tym razem woda została. Zamiast niej wziął wodę. Gdzie on jest? A co cię to obchodzi? Woda, którą dostał od Juliana, może być zatruta. Poluje. Przy tej takiej wojskowej wieży, kilkaset metrów na zachód stąd. Chyba, że polazł na korty. Idę do wieży, a ty sprawdź korty. Szybko! Czekaj, czekaj! Weź ze sobą tę jego wodę na wypadek, gdyby już coś wypił. Pali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. Woda. Jeszcze raz woda. Dobra, tutaj nic już więcej nie mamy do wzięcia.
Ale kochani, 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 zbliża się koniec odcineczka, a resztę chcę już zrobić w następnym odcinku, tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda oraz harmonogramu macie w opisie. Następny odcinek już jutro o godzinie 10, 14, 18 i 22. Trzymajcie się. Hej, hej.